Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Siemanko, witam was już w 7. odcinku z Minecraftowej przygody. Wstęp nagrywam w tym oczywiście moim brzydkim domeczku. I lecimy zebrać trzcinę. Na początku pójdziemy, jak mówiłem, zebrać trzcinę, no bo enchanting trzeba zrobić i jakoś trzeba mieć te belki. Więc idziemy zebrać trzcinę. A potem może, nie wiem, pójdziemy trochę sawannowego drzewka pościnać, no bo nie wiem, mi się wydaje, że będzie najlepsze takie budowę i, no, budowie ogólnie. Znaczy, wykorzystywanie takiego do normalnego użytkowania, bo muszę zrobić kilka skrzynek i tam sawannowe, moim zdaniem, najszybciej będzie się kopać. I idę tak nakopać sobie ze 2 staki, więc sobie zrobię troszkę więcej patyczków. Dobra. Nie patyczków, tylko sikier. O, sikier. O, łopatkę zrobimy. W końcu. Długo oczekiwana łopata. Łopata od kwiatu. Ze 2 siekierki i diamonds, łopata. Śmiesznie brzmi. Dobra. I lecimy. To muszę wykończyć i wtedy diamentową. Dobra, lecimy kopać. Jestem mega ciekawy. Znaczy, nie ciekawy. Znaczy, jestem mega ciekawy. Ile za to na tego drzewka, hehe. Oby jak oczywiście najwięcej. Bo drzewko zawsze jest potrzebne. O kurde. Co to jest? Ocie XD. Czekaj, na kucu podejdę. Co to jest? Czemu tam nikt widzę? Czemu ja tam nikt widzę? Ty, jakiś gracz. Ale jakim cudem, jak ja gram sam? Jak on miał tu wejście? Skąd? Jak? Gdzie? Co ty odwalasz? Kto? Coś ty jest? Co? No skąd ty jesteś? Skąd? Bo zaraz cię zabiję. To jest X-Kaper. To jakieś lagi dziwne. Co to za dziwny stwór? Skąd on jest? Chcesz jedzonko? Dobra, mogę ci dać troszkę. Ale skąd? No, ty się pojawiłeś. Ja grałem tu od dużo dawna, tam jest mój domek. Już 7 odcinków z Minecrafta, to jest 7 odcinek z Minecrafta. Tej mojej Minecraftowej przygody. A nagle się ty pojawił, skąd? Nie wiem. Nie miałeś IP do mojego serwera. Cię XD. Chodź do domku, dam ci łóżko. No ja też. Czemuś ty tu się znalazł? I skąd ty jesteś? Skakuj do domku.
Skakuj. Skakuj szybko. Obecnij mnie! Pomocy Bogu! Gdzie jesteś? Na no, to czemu uciekasz? Idź do domku. Możesz. Idź szybko i się zamknij. Dobra, jesteśmy. Dobra, dam ci łóżko i rano może pójdziesz swój domek zbudować. Nie będę cię wyganiał z tego serwera, bo nie wiem jakim cudem to się stało. Jak znajdę tutaj jakiś budulec na łóżko, to ci dam, ale nie wiem czy mam. Co mi grzebiesz po skrzynkach? To masz troszkę jeszcze chleba. Nie masz prawa grzebać po moich skrzynkach. Jesteś tu za karę, można tak powiedzieć. O ile to można tak nazwać. Dobra. Co tu robić? A widziałeś tamtą wioskę, która tam jest? To chodź ze mną, prześpimy się tam razem. Chodź, tylko szybko i zamknij drzwi. Chodź. Chodź, to może nas nic nie dopadnie. Da, pokażę ci tam i no. I tam się prześpimy. Dobra, chodź. Chodź szybko i nie o creepera. Szybko. Dawaj szybciej. Jeszcze szybciej. Dacie, nie wiem. Fantomiak, co to się dzieje? Szybko do niej. Jak najszybciej, byle się udało. Tylko jak najszybciej. Czym szybciej, tym lepiej. O nie, creeper. Dobra, idziemy. Ja już w tej wiosce byłem, tam nic nie ma w tym kowal. Creepery, szybko, właź do byle jakiego pierwszego, lepszego dołku. Żeby nas tylko nic nie zeżarło. Szybko. Ale mnie bije wszystko. Szybko. Szybko. Jaki widager jeszcze tu przyszedł. Dobra, już śpię też. Dobra. Dobra. Jest nowy dzień. To jak, gdzie... Zabierz sobie jedno łóżko i idziemy. Pokażę ci miejsce, gdzie możesz się osiedlić. Bo nie wszędzie tu możesz. Pamiętaj, to jest moja wyspa. A ty jesteś tu tylko gościem. Ty masz problem, pamiętaj, ty masz problem, nie. I rób to wszystko bardzo szybko, bo ja nie mam za dużo czasu. Bo ja miałem dzisiaj drzewo iść nakopać na skrzynki, żeby sobie dużo skrzynek zrobić. Chodź szybko. I chcę dzisiaj jeszcze farmę zrobić, nie wiem czy mówiłem na początku filmu. Raczej nie. To szybko ci pokażę, gdzie możesz się zasiedlić. Zasiedlić możesz się w tym miejscu. Ta świnka zabita to jest twoje pożywienie. Właśnie. Nie wiem. Ja cię już nie znam. Zbuduj sobie tam to domek i może w następnym odcinku do ciebie przyjdę. No to cześć. XD. To było naprawdę XD. Co to było? Skąd on się tu w ogóle wziął? Ale czemu mu...
świat przerzuciło do mojego. Jakim prawem? Nie wiem. Zobaczymy w następnych odcinkach, jak on się będzie zachowywał. Skąd on w ogóle jest i kto to jest. Więc nie wiem. Teraz, jak obiecywałam, pościnamy sobie troszkę drzewka. Zrobimy te skrzynki. A potem jeszcze zobaczyć, co on tam w ogóle zrobił. I zobaczyć. Czy to jest w pokojowym nastawieniu, czy tylko takiego udaje, żeby mnie okraść? Zobaczymy. Nie, ale naprawdę dziwne. Jeszcze z takim przypadkiem to ja się w życiu nie spotkałem. O. Dziwne, opuścił. Ciekawe, czy coś zrobił. Raczej nie. Ale dziwny typek, naprawdę. Mega dziwny. Dobra. Stak nakopię, bo dwa staki mi nie jest chyba potrzebne. Raczej. Choć drzewo zawsze się przydaje, tak jak żelazo, ale jeszcze wągla muszę nakopać, bo mam do przepalenia żelazo. Tylko że nie wiem, czy aż schodzić do kopalni, czy gdzieś indziej. Nie wiem. Następny odcinek to będzie tak. Najprawdopodobniej pójdziemy do kopalni, żeby wykopać na Enchanting Table i na portal. A jeszcze w następnym odcinku właśnie wchodzimy do Netheru i będzie wszystko elegancko. Więc będzie git. Dobra. To kopiemy jeszcze troszkę tego drzewa. Troszkę, niedużo. Ale mogłem jednak tu nie iść po to drzewo. No dobra, ale jak już przeszłem, to jest trudno. Się mówi. Dobra. Jak możecie usłyszeć, to trochę chory jestem. Gardło mnie dość mocno boli, ale i tak się poświęcam, żeby nagrać dla was filmik. Żebyście mieli do obejrzenia coś. Więc dobra. Zrobimy teraz kilka skrzynek, jakąś koło domku malutką farmę, znaczy farmę, coś żeby do uprawy, żeby troszkę sobie pouprawiać różnych roślin. Bo jak widzicie, to jedzonko mi już się kończy i może być za chwilę kiepsko. I tutaj dużo trzciny trzeba dać też. Nowy kwiatuszek. Trzcina zawsze się przydaje, choćby tym wieśniakom sprzedawać. Dobra. To ile ja chcę skrzynek zrobić? 4... 5, 6, 7, 8. Dobra, na razie 10 zrobię. I takich 10 pewnie wystarczy. Nie wiem. Zobaczymy. Tu i tu. Tu i tu. Tu, tu, tu. Tu i tu. Nawet to jedna za dużo. Ale to ta skrzynka będzie tutaj. Idealnie. W tych skrzykach jakoś w porządku nie będę trzymał, dopiero
w następnej bazie, czy jakiejś innej, to będę starał się ładnie to wszystko, żeby było. A w tych skrzykadakach na razie to będzie taki syf totalny. Dobra, i bierzemy wszystkie nasionka, marchwie, wszystko takie, co można posiać. I idziemy, no bo jak mówiłem, będziemy siać. Jeszcze tej troszkę trzciny posiejemy, bo trzcinę, jak mówiłem, zawsze się przyda, czy osadnikom sprzedać. I z szmaragdy czy do enchanting table, czy do dużo innych rzeczy. Nie pytajcie, czemu mnie dzisiaj tak dziwnie ścina, bo nie wiem. Dobra. Tutaj? Boże, jeszcze wiaderko trzeba. Mam trzy żelaza? Takiego przepalonego już? Raz. Obym miał. Jest. Tu woda idealnie. No. Jeszcze się nie da spać. Lecimy po wodę. Mamy wodę. I wodę. Starczy na chyba 4 bloki. Raz, dwa, trzy, cztery. I na piątym trzeba już pompować. Dobra. Teraz idziemy w kimono. Śpimy. Czemu nie mogę spać? Co? Ten dziwny typek znowu dołączył? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Chyba tak. Dobra. To trudno. W nocy będzie trzeba. Choć w nocy jest trochę ryzyko. Ale spróbuję to trochę wyoświetlać, żeby było jak najmniejsze. Bo żeby tu się czasami blisko nie zespełnili. Ale już się zespełnili. Boże. Jest tragedia. Zaraz mnie chyba za jakiś creeper zabije. Prędzej. Co się stało? Co mu? Czemu on zginął? Ciekawe, czy na spawnie się odrodził, czy... Nie wiem. Cykam się najbardziej przed creeperami. Dobra, zabijemy. Kurde. O nie no! Nie mogę tutaj bić. Będę sam musiał wymienić. Chyba, że tak spokój to wygląda. To nie. Byle żaden creeper. A coś czuję, że zaraz przyjdzie i to wszystko wysadzi. Oby oczywiście nie. Prawie już cały placek. Dobra, za sekundę będziemy siać. Dobra.
ciemku będziemy siać, hehe. Ja kiedyś na jednym moim świecie zrobiłem taką farmę, że naprawdę tak się jechało długo. Kurde, nie mam czy bić. Przyzwyczajony jestem, że na pierwszym jest mieczek i ja tak klikałem teraz i kość się włączała. Dobra. Jeszcze marchewki, mam trochę marchewek do wysiania. O, opuścił, czyli można się przespać. W końcu, dobra, śpimy. Śpimy. O, o. A teraz jest git. Dobra. Przespaliśmy się, jest fajnie. Jest wszystko gitek. Teraz to tylko trzeba posiać. I modlić się, żeby creepery, te, które się wcześniej zrespiły, wyginęły, a nie wybuchły. Boże, jak mnie... Przepraszam. Zajączek, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, zajączek. O, nakarm. Hej, zajączek, nakarm. Będą się ciumkać, powstanie mały zajączek. Mały zajączek. Jak przyjemnie, jak fajnie. Jak miło. Dobra. Dobra. Nie wystarczy. Dobra. Mały ogródeczek, ale jest. Dobra. To... przy tym moim ogródeczku, tym moim ogródeczku i przy moim brzydkim domeczku kończymy dzisiejszy odcinek. To trzymajcie się i